Kilka udogodnień wprowadziły w życie nowe przepisy adresowane do osób rejestrujących pojazd oraz tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych. Dzięki niej właściciele pojazdów sprowadzonych z zagranicy do kraju nie muszą wnosić tzw. opłaty recyklingowej w wysokości 500 zł. Zmiana ta dotyczy tylko tych osób, które wprowadziły samochody na polski obszar celny po 1 stycznia. Ci kierowcy, którzy wcześniej sprowadzili auto z zagranicy, a do tej pory nie zarejestrowali go w Polsce, nie będą zwolnieni z opłaty recyklingowej. Kolejna nowość skierowana jest do miłośników dwóch kółek. Teraz mogą wyrobić sobie dodatkową trzecią tablicę rejestracyjną. W celu umieszczenia jej na bagażniku rowerowym, który zakrywa drugą tablicę rejestracyjną pojazdu, tablica rejestracyjna trzecia jest o tym samym numerze, co dotychczasowy pojazd rejestracyjny. Jeżeli ktoś chce ubiegać się o tablicę rejestracyjną trzecią, musi złożyć do nas wniosek, opłacić 53 zł za wydanie takiej tablicy i przedłożyć dowód rejestracyjny. W dowodzie rejestracyjnym organ rejestrujący w adnotacjach urzędowych wpisuje słowo bagażnik i obok tego słowa znak legalizacyjny. Udogodnienia wprowadzono w tym roku także dla tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych. Według dotychczasowych przepisów przedsiębiorcy byli zobowiązani złożyć do 31 stycznia oświadczenie oraz uiścić opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie wspomnianych produktów. Od tego roku wprowadzono zmianę tych przepisów. Mówiąc o tym, że w sytuacji takiej, kiedy przedsiębiorca nie dokona opłaty i nie złoży oświadczenia, nie traci natychmiastowo zezwolenia, tylko ma jeszcze miesiąc na to, żeby dokonać tej opłaty. Dokonanie opłaty niestety jest obarczone karą 30%, jednakowoż nie jest tak, że przedsiębiorca od razu traci takie zezwolenie. W latach ubiegłych mieliśmy takie przypadki, kiedy przedsiębiorcy z przyczyn losowych nie mogli dokonać tej opłaty i były to, no może nie dramaty, ale do bardzo ciężkiej sytuacji dla przedsiębiorców, którzy musieli przez okres pół roku zaprzestać działalności. Natomiast w tej chwili uważamy, że ten przepis jest bardzo dobrze skonstruowany i daje szansę tym, którzy z jakichś tam przyczyn nie mogli dokonać tej opłaty w terminie. W razie pytań szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Komunikacji i działalności gospodarczej kieleckiego Ratusza.